Witajcie, mężki, z tej strony Trago, w kolejnym odcinku z Hardline 4 na motocyklu Kaizo Redux. Jako Kreta, ale chyba bardziej powinien mówić Królestwo Grecji. No, w ostatnim odcinku udało nam się tutaj wszystko pokonać. Nie powiem, ciekawie wyszło. I tak naprawdę to jest moje drugie podejście. Nie wiem, jak to się stało, że jest moje drugie podejście. Trochę, że tak powiem, skryptowanie nie zaczęło bić. I musiałem zacząć już od początku, dlatego że całą swoją armię wysłałem na morze. Więc muszę ponownie, że tak powiem, wszystko tutaj sobie ogarnąć. I tak naprawdę, że tak powiem, podjąć kilka decyzji, które od razu trzeba podjąć. Czyli na przykład, że musimy najpierw dołączyć do Antanty jak najszybciej. Dlaczego? Zapytacie za chwilę sami. Więc tak, tutaj się nieco pozmieniało. I tak, tutaj oczywiście mamy te rzeczy, że demobilize i w ogóle. To bym sobie chętnie zrobił, czekajcie. Co to robi? Conscription. To jeszcze jest zbyt dobre, zbyt złe. Muszę sobie zdjąć tego. Ale resztę to sobie zostawiam. No i powoli będę musiał sobie odbudowywać wszystko to, co sobie napakowałem, czy ostatnio. Więc tak. Tutaj jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o to, na przykład, że możemy Kretę odzyskać, chociaż byliśmy Kretą. Przepraszam. Byliśmy Kretą i mieliśmy na niej kor. Też niedługo się. Damage 50. Okej, with our autonomy. Construction nigdy nie zawodzi. I civilian. To jest jeden z najważniejszych. Więc tak, to co musimy sobie. Tak, tutaj oczywiście się wkurzyli na nas. No nie dziwię się, że się wkurzyli, bo przecież dlaczego my tutaj jesteśmy? No i powoli tutaj wszystko ogarniam. Cypr w ogóle tutaj zrobił, że tak powiem, Sicko Mode, ale niedługo powinni tutaj zdobyć Bagdad, jeżeli dobrze kojarzę, to będzie oznaczał koniec tutaj wojny. Tak, tutaj nasi dawni wrogowie. No i Osmanowie zostali pokonani. Tutaj wszyscy się cieszą, że Osman został pokonany. I niedługo powinniśmy dostać, bo w ogóle to jest znakomite, że zdobyli te wyspy. Tak, i tutaj, że Cypr właśnie wraca do nas. Nice. Ale to, co kolejne będzie, to, co może się nie podobać, to po pierwsze, że Polska upadła i tutaj mamy wielką Ukrainę. To, co właśnie nie będzie dobre, to jest to, że ci tutaj będą chcieli się nas pozbyć, będą chcieli nas zaatakować i my musimy po prostu się bronić. Znowu będziemy się bronić. Ja tutaj sobie nieco rozstawiam, ile musimy mieć, żeby tutaj pozbyć, i niedługo to powinno być, bo po tym evencie powinni już tutaj się zacząć. Okej, wystawiamy te wizje, potrzebujemy ich. Zostawiamy sobie ten teren, on nam nie jest potrzebny. I tak. I na naszą nieszczęście mamy bardzo słabe dywizje, ale jesteśmy przygotowani, jesteśmy w frakcji i powiem szczerze, to mnie to mnie jeszcze jakoś zostawia przy nadziei. Tutaj. Dziwne AI sobie postawiło. No i oczywiście tutaj wszystko nam się zmieniło. Ten wszystkie nabite. Oczywiście mógłbym powiedzieć takie: o, sobie tutaj wszystko zrobię od razu, no ale dobra, niech już weźmy to, co mamy. Też AI trochę nam porobiło w niektórych rzeczach, które my nie mieliśmy, więc to mi się podoba. Widzę, że oni jednak nie chcą nas zaatakować, przez to, że trzymamy dywizję na naszej granicy. To mi się podoba, tylko że oczywiście, że nadal to jest mało. Bułgaria dołączyła do frakcji austriackiej. Nie powiem ciekawie. My tutaj, że tak powiem, przebijamy się przez to, ale chcemy tylko to zrobić, więc więc jest ciekawie. Tutaj coś nam usunęło, nawet nie wiem co.
Więc tak, mamy tutaj jakieś wezwanie do wojny. Szczerze powiem, nie obchodzi mnie ta wojna. W ogóle ta antenta jest. Ej, jest ona straszna, nie powiem. Bo ona jest wielka, kompletnie. Okej, okay, w takim razie to, co dalej idziemy, to oczywiście w karabiny. Musimy odzyskać nasze wszystkie, jeżeli chodzi o karabiny, w ogóle dywizje. Bo to jest naprawdę nam potrzebne. Okej, okay, tutaj co to jest? Engineering School. Mogę zmienić to, czy... No właśnie. Nie, nie mogę zmienić, nie mam tego. Okej. Okay. Tutaj teraz nam nieco lepiej poszło, więc pójdźmy na przykład w kapitał. Więc tak, ta seria tak naprawdę będę kontynuować, tylko żeby spróbować cokolwiek to zrobić. Turcja oczywiście, że będę chciał, tylko że jak mówiłem, oni tylko czekają na to, żebyśmy byli w słabszej pozycji i nas zaatakują, więc muszę mieć przynajmniej więcej dywizji, żeby trzymać się tutaj i żeby oni mnie nie zaatakowali, bo tutaj jest na pewno dużo, jeżeli chodzi o bonusów, że tak powiem. Na przykład tutaj, to nie jest już takie dobre, ale... my w ogóle to mamy? To mi się wydaje, że nie mamy. Ok, więc tak, ogólnie możemy jeszcze sobie tutaj fortyfikację zrobić, ale nie sądzę, żeby to było aż takie ważne obecnie. Tutaj jest oczywiście kolejne mega boosty, jeżeli chodzi o to, ale jak my to już zrobiliśmy, to patrzmy, co tutaj mamy. Więc tak, mamy stabilność, przydałoby się nam. Research speed przez dłuższy czas. Ok, tutaj trochę, military to mi się przyda. Admanage Democracy czy Christian Democracy, oczywiście, że Christian dla fanu. Okej, w takim razie idziemy w to? Tak, w to pójdźmy. Tutaj oczywiście nam się nadal to pokazuje, ale powiem szczerze, nie wiem, czy mi się opłaca w ogóle, czy to w ogóle? Nie, to musielibyśmy wyjść z frakcji. Nie chcemy tu łączyć do żadnej waszej wojny. Tutaj już nam powoli się dobudowują te fabryki. Jak sami widzicie, sobie nieco podbudowuję. No i druga wojna się zaczęła. Znaczy się drugi Weltkrieg się zaczął. A my musimy sobie jakoś tutaj utrzymać się. Na nasze nieszczęście Austriacy nie mają zbytnio wrogów. Czy co tutaj nie jest neutralne? Nie mają zbytnio wrogów, nie mają kogo zaatakować dosłownie. Nasi zapewne będą chcieli zaatakować. Czy pomożemy im jakoś? No przydałoby się im pomóc, ale nie wiem jak. Tutaj sobie na razie poróbmy te rzeczy, by się przydało trochę dostać jeszcze doświadczenia wojskowego z tym. By było znakomite. My, jeżeli chodzi o powietrze, to mamy też stare samoloty niemieckie. Więc super jest. Mamy też te statki. Okej. Tak, odwrócona sekularyzacja. I tutaj dajmy sobie. Wygląda na to, że się fronty kształtują powoli. My jesteśmy poza wojną. Tutaj część nacji się połączyła. Mamy potężną, potężnego właśnie Reich Pakta. Mamy podzieloną. Jest tych samych. Podzielonych, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, co może być dla nas niedobre. A tutaj mamy. Znaczy się dla nas niedobrze, no my to chcemy coś innego. Tutaj oni chcą nas, dlatego że zapewne ktoś jest w frakcji z nami. Jesteście w Ententie? Kto jest w Entecie? Jest Nowa Anglia. Oni zaatakowali. No nie powiem szczerze, no zawsze trzeba uważać na Kanadę. Kanada to jest ten wróg, który naprawdę potrafi trochę zaszkodzić.
Okej, robimy to. Widzę, że Mongolia pada totalnie. Tak, ten gościu. Dobra, dalej robimy sobie tu. Tak, dziękujemy. A czy kiedyś wy dołączycie do wojny, czy... Czy postanowiliście po prostu już nic nie robić, jeżeli o to chodzi? No właśnie, tutaj nic nie widzę, żeby... O właśnie, zrobili to. Myślę, że do tej wojny warto dołączyć. Więc... Chyba dołączymy i wyślemy małe... Małe dywizje pancerne, jeżeli uda nam się jakieś porobić. Na razie robimy ten improved. Więc trochę porobimy. No, widzę, że Szwecja to był dobry pomysł dla nich. Tutaj powstały małe... Mały Don Kubań. A Ukraina naprawdę, ona się na wszystkim wzbogaciła. Oni najpierw rewolty zrobili, później ci zrobili rewoltę. No, tutaj jeszcze wschodnia, ale wschodnia została wścięta. No, ci też zrobili rewoltę. No, nie powiem, ci to chyba też mogą z nimi się, że tak powiem, później połączyć. Nie chcę dołączyć do tej wojny, ona dla mnie nie jest jakaś wspaniała. Okej, okay, więc tak, to co powinniśmy jeszcze zrobić, to na pewno samoloty podbać. Ja się starałem sobie samoloty porobić, a oni nic w ogóle nie robili samolotami. Okej, okay, co tam dalej możemy zrobić? Tak, nasza własna droga, trochę militarek też się przyda. Czuję się, jakbym robił to samo, co pod nowa. Okej. Nie chcę dołączyć do tej wojny. No niestety za chwilę będziemy musieli zdemobilizować naszą ekonomię, bo... Widzę, że sobie raczej nie... Nas nie zostawią przez to. Lepiej sobie to zrobić. Bo to jest, że znowu dostaniemy to. Dostaniemy minus 5. Nie, minus 5 nas zabije. Okej. O, czyżby czarni się wyzwolili? O, i zaatakowali tych. Okej, widzę, że Hiszpania totalnie sobie nie radzi, bo wszyscy popłynęli na Amerykę i przez to stracimy sobie dywizję. Które oni w stronę płyną? Płyną do Ameryki. Więc tracimy Hiszpanię przez to, że postanowili, że tutaj się, że tak powiem, zabawią naszymi uczuciami. Czy to wreszcie jest ta wojna, którą chcecie mi dać, czy... Nie wiem, dlaczego oni ciągle przeciwko Ameryce. Jak mówiłem, słaba jest to dlatego, że dosłownie się rozbijali po wszystkim. Okej, okay, oczywiście, że Christian Democracy to jest chrześcijański serwer. Więc dlatego to wszystko robimy, ale tak naprawdę dla fanu. I tutaj nawet nie wiem, co się pomiędzy kim się biją, jakim. Armenia z Gruzją, tutaj z Iranem się biją. O, maść los. Się wszyscy biją między sobą. Co to jest Spanish? No właśnie, to wreszcie jest ta wojna, którą chciałem dołączyć, a nie wojna, którą mi tutaj wysyłają głupio. Dobra, więc tak, tutaj niestety, ale mamy problem właśnie mały z tym. Wy nie jesteście naszym wrogiem. Więc tak, pierwsze zdobędziemy wszystkie nasze bonusy bycia w tym. I minusy tego, że za chwilę będziemy dostawać ciągle wiadomości o tym. Oprócz tego jeszcze samoloty porobimy, bo trzeba porobić samoloty. I my sobie jeszcze ustawimy, żeby do tej floty nam robiło. Mamy trochę pociągów, ale tak naprawdę chodzi o karabiny. Bo te karabiny są właśnie najgorsze.
Artyleria to nie jest jeszcze jakiś taki, że tak powiem, coś, co się trzeba żalić, że się jej ma mało. Start Land Lease. Land Lease. Okej. To jest coś, co nam się przyda, bo to jest plus 5 stabilności, to teraz to jest naprawdę przydatne. Jeżeli chodzi o powietrze, to jakoś się trzymamy. Tutaj, że tak powiem, wjechali im czołgami, dywizjami, dosłownie Marines wysłali. Więc powiem trochę słabo. Tutaj się zdesantowali ci. Nawet się im udało wypchnąć, ale jest inna dywizja i tak naprawdę... A nie mogą stąd uciec, więc... Aha. Kongo nam nawet wysyła karabiny. No nie powiem, dużo osób chce nam wysłać coś, więc jestem bardzo, bardzo zaskoczony. Komuna, że tak powiem, jest trochę przerażająca. I nie widzę jakiegoś takiego dużego zapotrzebowania na jakiś wybraną rzecz. Może to zróbmy. No, nadal potrzebne są samoloty, ale tyle, ile slotów mamy na razie na samolotach, tyle wystarczy. Nie będziemy robić Marines, bo nie mamy na to za bardzo siły, ale oczywiście, że to musimy zrobić. Nie wiem, dlaczego ja jako Kreta miałem o wiele lepsze. W ogóle zawsze mnie trochę takie dziwi, bo jeżeli chodzi o to, żeby... zauważyłem też Second America Republic, więc mnie do tego nie wciągniecie. W ogóle Meksyko jest przeciwko nam. Okej. Okay. Moralna Grecja. Tak. Z Krety przyszliśmy, zaatakowaliśmy ich i od tego to jest bardzo moralne. Okej, okay, więc tak. Jeżeli chodzi o to, to musimy być w pokoju, żeby ich zaatakować, więc to nie jest. Eastern Salonika, Western Trace. Mówiłem, że nie mamy tego, więc... Nie będziemy tutaj jakoś wspomagać. Tutaj możemy zaatakować Grecję w międzyczasie. Ale tak naprawdę zrobimy to. Zdobędziemy sobie nieco wsparcia. A teraz możemy sobie oczywiście przejść na War Economy z powrotem. Tutaj się nieco odpaliło. W ogóle słabe to jest. To też jest słabe, więc może coś tutaj będzie z samolotami. Nie wiem, dlaczego czasami są tam mechy, ale już uznajmy, że to jest normalne w tej modyfikacji. Okej. Dobra, jakiś gościu, Independence Day. Bardzo chętnie. Syndykat Alaski. Dobra, tak naprawdę jeżeli chodzi o to, to... Bo tutaj widzę, że ktoś przepływa nam po tych morzach. Podoba mi się, że ktoś przepływa bez mojej wiedzy. Czy te łodzie podwodne mogą pójść jako nowe i pójść na convoy raiding? Zobaczymy, co się nam zdobędzie. O, widzę, że mamy słabo z paliwem, więc bardzo chętnie sobie nieco go wezmę od kogoś, kto będzie dawał najlepszą cenę. Póki jest zielone, to jest ok. Tak. Starożytne, że tak powiem, starożytne wspomnienia. Możemy oczywiście zrobić to wszystko, ale teraz będzie pytanie, za jaką cenę. Czy nam się opłaca to robić? Nie sądzę.
Tutaj by się przydało stabilność. Więc będziemy robić na stabilność tutaj. Jak to wygląda tutaj? Słabo. Wysłali przeciwko nam czołgi. Dobra, no ja no na Gresham Pack zrobię. Jak zapewne mają. To nie jest nam potrzebne, to może być dobre. Okej, więc tak, wracam do tego. Niepotrzebny nam jest, jeżeli chodzi o ten, bo nie mamy wystarczająco. Okej, National Rebirth niedługo będzie i to da nam, tak naprawdę mało to nam da, ale okej. Okej, oczywiście 50 dajemy, jakiś zły sygnał. Czy coś tutaj jest do zrobienia? Możemy zrobić to. Nie, nie możemy. Coś nam z... New Zealand. Naprawdę? Przecież to nawet nie jest, że tak powiem, jakieś mega ważne. Okej! Okay. Odbudowa państwa, albo nacji, albo czegokolwiek. I tak naprawdę to nam nic nie da, tylko zabierze. A to może coś nam dać. Więc może się opłacać to wziąć. Już widzę, że karabiny nam zostały odbudowane, więc możemy porobić więcej tego. Niestety Bułgarię nie możemy zaatakować, ponieważ ona się ukrywa za Austriakami i Austriacy są dosyć potężni teraz. Więc lepiej najpierw się zająć sprawami, które możemy się zająć, a później czymś, co jest ważne. Czyli najpierw musimy się zająć tym. Lepszy silnik. Jak to wygląda z powietrzem? Cywilian. Tutaj są jakieś bitwy, nie powiem. Tutaj też się bijemy. Przeciwko Sycylii. Jest bitwa. To są nasze stare ustawienia. Więc to są dobre ustawienia. Niby mamy przewagę, ale straciliśmy jeden okręt. Więc tak, jeżeli w takim razie nie mają tutaj niczego, to my przejmiemy kontrolę nad powietrzem. Mają coś. Chyba, że to był wypadek. Chyba to był wypadek. Okej, straciliśmy cały Półwysep Iberyjski przez to, że postanowili, że bardzo fajnie będzie tutaj zginąć, ale nadal mamy przejście przez porty, więc można zawsze przesłać tutaj dywizję, ale my budujemy inny rodzaj dywizji, bo ja chcę wybudować sobie pancerne dywizje. Mamy chyba już tutaj. Okej, więc tak. Możemy Newcom Nine Area lub Neon Nissan Guard. Co to daje? To daje nam, że więcej będzie ludzi. Mniejszy Factory Reformers, a tutaj jest tak. Division Recovery, Division Attack, Division, czyli większy Attack, Reference Ranger. Podoba mi się więcej ludzi. Consumer Goods Factories, minus 5. Ale tutaj mamy większe ataki. A, dobra, nie. To jeżeli jest minus 5. Dobra, ale chyba mieliście się wycofać. Nie mówcie, że całą naszą marynarkę zniszczyli. What? Dałem wam najprostsze rozkazy do wykonania i wy je zrąbaliście. Kompletnie. To nawet nie jest coś takiego, to nie było coś takiego, że
O, jakieś mega trudne, tylko kurde, wszystko zrąbali i teraz mi całą flotę zrąb... Okej, możemy robić nadal i to. Mnie to wkurza, że całą flotę mi zrąbali, dlatego że nie potrafili, nie potrafiło mi AI tutaj wycofywać się. Słyszałem samoloty, ale i tak nic to nie robi. Nie powiem, trochę wkurzające jest to, co zrobili. Na szczęście nikt się nie desantuje tutaj jeszcze. A Niemcy trochę słabo. Powiem, jesteśmy trochę w patowej sytuacji, gdy tak naprawdę musimy poczekać, jak nam się wszystko wybuduje, a oni tutaj walczą i dosłownie będą walczyć kilkanaście lat, bo nie będą mogli się tutaj wszystko przebić. Dobra, jeżeli coś się stanie w tej serii, to ja włączę nagrywanie, a tak to na razie muszę, że tak powiem, zrobić taktyczne przerwanie i zrobimy dopiero, gdy już się nam ukończy, tylko najpierw zróbmy ten cel narodowy. Tak, jedna nacja, jeden król, jeden lider, jedna młodzież. Super, a co w ogóle to nam dało? Nic. Tak, to jest typowe. Co nam to daje? Nic. Więc tak, tutaj możemy oczywiście zaatakować Turcję. Powiem szczerze, to jest chyba najgorsza rzecz, żeby zrobić. W obecnej sytuacji to nie mamy w ogóle żadnego wojska. Jest, jak mówię, tutaj już się zaczynam odbudowywać wszystko. Ja naprawdę potrzebuję tutaj na przykład tego, co to będzie. Mogę wybrać model? Nie, nic nie mogę. Tutaj oczywiście będę budować jakieś czołgi. T-43. Ciekawe. No i powoli będę budować tutaj dywizje pancerne, aby nam jakoś tutaj poszło. Jeżeli chodzi o produkcję, no to jakoś tam idzie. Ale powiem szczerze, mamy mało miejsca na budowę. Całe nasze wyspy staną się po prostu wielkimi fabrykami. Naprawdę to mamy dwa miejsca na to, a resztę to sobie na dockyardy pobuduję. Więc na razie tyle. No wiecie, no Bułgaria była potężna w tym. Teraz jak dołączyli do Austriaków, no to się nie opłaca jeszcze ich atakować. Najpierw trzeba się zająć komuną. Na szczęście jak sobie tutaj zajmą się tym, tą sprawą, no to powinno pójść do przodu, tylko że oczywiście ta nazwa klan nacjonalizm, jak to się stanie, no to będzie trochę minie, więc ja mam trochę czasu na podbudowanie swojego wojska. W międzyczasie, jak sami widzicie, oni dosłownie garnizują sam w brzeg. Tutaj też zapewne jakbyśmy spojrzeli się, to byśmy to zobaczyli. No, Lizbona jeszcze, no jeszcze nie upadła, ale za chwilę padnie. Co najwyżej tutaj szybko się pozbędziemy ich, dlatego że oni dosłownie nie mają możliwości się jakoś tutaj rozbić. No powiem szczerze, seria była na początku śmieszna, a teraz to jest znowu patrzenie, jak ktoś inny dużo więcej robi od nas, a my po prostu stoimy i stać będziemy. W takim razie się na razie z wami żegnam. Zobaczymy się po pewnych cięciach w następnych odcinkach, więc przygotujcie się na coś ciekawego. No to, cześć.